teraz nas słychać. Połączyliśmy się z Nefem. Cześć, Nef. Witam serdecznie wszystkich oglądających ciebie, jej perfekcyjności, Charlotte. Cześć. Nef, jesteś chyba pierwszym jakby piosenkarzem, z którym rozmawiamy, bo nie miałeś. Nie, piosenkarzem chyba nie, pierwszym? Piosenkarzem, kompozytorem. Ja nie wiem, czy a w ogóle przedstawicielem nurtu disco polo. Powiedz, to na pewno. Powiedz, skąd ten pomysł na disco polo, bo chyba nie kojarzy się disco polo też jakoś tak fajnie w ogóle w naszym jakby mentalności. Zanim wam dam o disco polo, to jeszcze powitajcie z Gretka. O Boże, jaki kot! Sfinx, tak? Tak, Sfinx. Ale się nie, na nie lubi kamery, więc od razu, jeżeli tak, jeżeli chodzi o disco polo, skąd w ogóle to się wzięło? No właśnie, skąd pomysł na disco polo, bo mogłeś to zrobić na przykład techno. Znaczy, powiem wam tak, ja z muzyką pracuję od już wielu, wielu lat i wcześniej to nie było disco polowe brzmienia i tak dalej. Ja współpracowałem z wieloma innymi ludźmi, tworzyłem kawałki dla osób od Madonny, otworzyłem typowy dubstep, jak wtedy był popularny, tak? Co do disco polo, to chyba to się wzięło wszystko od Kochaj Mnie, czyli chciałem tak sparodiować troszeczkę disco polo, a wszystko wyszło na to, że praktycznie no, to disco polo we mnie utkwiło jakby, tak? Ale też nie mogę powiedzieć, że moje kawałki są typowo disco polowe. One zawsze są jakoś tam jako dance, jako coś tam elektropop, jako, bo to nie są to trzy akordy na krzyż, tak? No trochę tak jest rzeczywiście i tak się kojarzy, a powiedz nam, bo ten najnowszy twój teledysk okazuje się za dwa dni, dobrze pamiętam, tak? Prawdopodobnie jutro, ale to też zależy, no bo wiadomo, że mamy teraz pandemię i tak dalej i nie wszystkie firmy jak... Pomysł na tytuł, bo mnie to ciekawi, Dzika Noc, bo mi się kojarzy to z takim fajną... Dzika Noc! Właśnie, mi się to kojarzy z takim seksem wielkim. Jak przesłuchałeś ten tekst, to wiadomo, że ktoś wciąga coś, tak, ale jest klimat, jest zabawa i bijemy, tak? A co wciąga? Nie rozumiem, co wciąga imprezy. Nie, oczywiście można wciągać po prostu dobrą atmosferę, na przykład lokalu, klimatyzację. Oczywiście, że tak. Więc rozumiem. Ja na przykład to lubię tabakę, tak, miętową. Ja proszę też. Bardzo. Jest legalne. Ale widać po nosie. Powiedz, skąd pomysł na twój w ogóle pseudonim sceniczny? O, to ja też chciałem zapytać. O pseudonim. Bo my jesteście połączone. To jest coś, o co ludzie często mnie pytają, a nigdy to na to nie odpowiedziałem jakoś specjalnie. Więc nie wiem, czy kojarzycie Grę Gothic. Tak. No to tam był taki mag wody Nefarius. I chciałem dać do wytwórni jako Nefarius, ale stwierdzili, że nie. Zbyt długa nazwa. Wow! Jestem w szoku w ogóle, że jak to połączyłeś w ogóle, no? Ja jestem ogólnie fanatykiem tego Gothica. Myślę, że moją w ogóle osobowość stworzył Gothic, bo od małego. Nawet ostatnio kończyłem ostatnią nawet część. Nawet wyglądasz taki chochlik nawet. Ale Nefarius nie był chochlikiem, był magiem wody. Ja się nie odzywam, bo ja nie mam zielonego pojęcia, o czym rozmawiacie. Ja nie mam zielonego pojęcia, o czym mówicie. Ja też! Tak, wziął się po prostu od skrótu, tak, od maga wody w gierce i tyle. To nie ma jakiegoś tam większego, wiecie. Słuchaj, teledysk był nagrany jeszcze prawdopodobnie, znaczy tak wygląda, przed epidemią koronawirusa. Słuchajcie, znaczy, bo wygląda to po mnie, że 20 kilo więcej, czy wyglądasz po prostu... Nie, bo dotykacie się, więc zakładam, że to było jeszcze przed epidemią. A powiedz, tak. No właśnie, jak sobie radzisz... Kilka dni. Sobie radzisz z epidemią właśnie? Czy nagrywasz jakieś nowe kawałki, czy może... Jedno pytanie naraz. Czy może Karola wirus dał ci natchnienie? Jedno pytanie naraz, Szanowni. Jestem jak ja robić. Jeżeli chodzi o to, co robiłem w wolnym czasie, tak, robiłem po prostu dema różnych utworów innych, tak? Jeden się spodobał wytwórni, więc go teraz kończę. Będzie na pewno jeszcze jakiś stary utwór, który szybko wyjdzie. Natomiast no, ten czas był taki trudny, bo... To było nagrywane kilka dni, to dosłownie przed całą tą pandemią, tak? To było początek marca, gdzie jeszcze spokojnie to mogliśmy to nagrać w Warszawie. Natomiast kilka dni później ogłoszono, że koniec, hello i tak dalej. Wytwórnie przestały działać, nie tylko moja, także inne wielkie, tak zwani majorsi. Tak. I praktycznie no, musiałem czekać aż do tej Czyli pory. Czyli rzutem na taśmę zdążyliście to nagrać?
Tak, tak. Lew, ja mam do ciebie takie pytanie, jak wiemy, rozmawiać z nami, czy zgubimy transami. Takie pytanie, czy disco polo może się kojarzyć w ogóle z sojusznictwem dla środowiska LGBT, czy disco polo, bo się kojarzy tak naprawdę z takim jakby, tak cudzysłowo nie obrażając, heteronormatywnie, czyli takimi, nie wiem, ze wschodem Polski, z jakimiś imprezami, z weselami. Weselami czy, wiecie co, czy disco nie polo może wspierać i być sojusznikiem, tak jak ty na przykład, środowiska LGBT, i czy disco polo może być tęczowe? Dlaczego nie? Ja ogólnie znam, nie będę tutaj wymieniał z nazw, ale no, znam zespoły czy ludzi z branży, którzy są w środowisku LGBT lub też je wspierają także, tak? Więc tutaj jest jak największa... Tak, dziękujemy bardzo. No, ale taka prawda, tak? Tak samo jak ja jestem blisko... tego środowiska, tak samo inni discopolowcy też. To nie jest tak, że tylko Podlasie słucha disco polo, tak? A powiem, nie, czekaj, bo ja mam ważne pytanie. Ja mam ważne pytanie a propos tak? środowiska LGBT i tego, że my do niego należymy akurat z Charlotte. W tym teledysku właśnie nowym twoim pojawia się ten chłopiec taki... Wiedziałem, z siwymi włosami. Proszę jakoś powiedzieć, co to jest za osoba i czy... Czy ma Grindra? Czy ma Grindra właśnie, czy cokolwiek ma. Jeżeli nie, to napisz ten na print. Powiem tak, jak zauważyłyście w tym teledysku, jest taki jeden moment, bo tak chciałem dać popis troszeczkę dla LGBT, tutaj zrobić... że tak powiem, wsparcie w tym, że jest jeden moment, kiedy go dotykam ręką i tak dalej, więc... A to bardzo naruszyłeś, no to faktycznie... To ja naruszyłem, tak. Ale czy możemy zdobyć jego jakiś namiar, coś... Piotr jest mój. Dobra, ja sobie zanotuję. Powiedz mi, jako po prostu też jako piosenkarz i osoba, która jest bardzo blisko tej branży disco polowej, czy jest miejsce na tęczowy zespół LGBT? Nie widziałbym takiego problemu, a myślę, że te większe wytwórnie też by nie widziały takiego problemu de facto, tak? No słuchajcie, po moim pierwszym klipie słów na P i tak dalej poleciało tyle, że Jezus Maria, a mimo tego był grany przez prawie rok w telewizji, więc myślę, że nie ma tutaj problemu, tak, z tym, żeby ktoś tak wystartował. Powiedz, gdzie ty jesteś w ogóle? Czy ty jesteś w jakimś studiu teraz? Bo widzę takie ładne lampki, takie ładne... Jestem w swoim domu w Warszawie. Nie, bo Szalot jest nieprzyzwyczajona, że ludzie mają ładnie w domu, a ona nie ma, więc... Właśnie, Kamil ma najładniej z samego domu. A ja nie mam ładnie? Ładnie. Ja nigdy nie patrzę, kto jak ma w domu, tak? Ja mam straszny styl w tej chwili, bo robię generalny porządek. Ale sobie tak zrobiłem takie tło, żeby wiecie, jak to wyglądało. Jakbyś oddawał jakieś medle rzeczy, to ja chętnie wezmę. Dev, powiedz mi, czy jaki jest przepis na popularność w disco polo? Bo niektórzy mówią, że wystarczą parę takich rytmicznych słów, jakichś, nie wiem, jestem szalona, mówię ci, i po prostu robić hit, albo ja uwielbiam ją. Ona tu jest. Powiedz mi, czy trzeba mieć... Znaczy wam tak, jeżeli chodzi o Ona tańczy dla mnie, to z tego, co znam Radka i z tego, co pamiętam, jeszcze tak byłem, miałem, nie wiem, 16 lat, mogę wam mało tajemnicę zdradzić, że pamiętam ten utwór jeszcze jako demo i tutaj nie było żadnej wytwórni, nie stała to zatem żadna kasa jakaś ogromna i tak dalej. No w sumie, co weekend śpiewam piosenkę, zostań moim kochankiem, chodzę do toalety, tra la la la, i nikt tego nie podchwycił jeszcze. A dobra, żadna wytwórnia. Nef, mamy dla ciebie takie małe zadanie, które jest ode mnie. Ja nie wiem, o co chodzi. Tak. Zaśpiewaj nam na spontanie albo jakąś swoją piosenkę, albo wymyśl jakąś piosenkę na temat wirusowego YouTube Live. To chyba bym musiał pomyśleć dłużej. Nie, szybko. No jesteś zajebistym, znanym piosenkarzem, który myślę, że w ciągu 20 sekund... To jest bardzo trudne zadanie. Jest, ja bym wymyśliła od razu. Ale... Jej perfekcyjności szalone, piękniejsze są... To nie jest piosenka szalone, ja wiem, że w twojej głowie to jest piosenka. Profesjonalista też to polega na tym, no bo nie można, piosenkę swoją, nie można powiedzieć, że też nie ma profesjonalizmu w disco polo. Jakbyście, nie wiem, spytaj gwiazdy Lola po prostu. Lola może też być. Normalna, Lola z Marek. To,
to nie śpiewają z rozmachu, tak? No, no się do tego trzeba trochę przygotować. Jak dasz mi 2 godziny, nie ma sprawy, wyjdę dzisiaj w beauty i mogę ci zaśpiewać. O, dobrze, słuchajcie, ja wam to nagram specjalnie na środę wam. Nagraj. Jak Nev będzie śpiewać piosenkę jakąś na wirusowym YouTube live'ie. No, bardzo dobrze. I do tego będzie tancerka Lola z Marek. Obiecuję. Dobrze, słuchajcie, bo Nev, słuchaj, musimy powoli kończyć, więc nie, jeżeli... Nie, już. Nie, ale czas nas goni. Ale jest, zobacz, musimy... czy ty jesteś singlem? Przestań. Słuchaj, ale pytanie do ciebie jest jeszcze na koniec, tylko czy chcesz coś przekazać, jakiś pozytywny message, albo zachęcić do swojego oglądania swojego nowego teledysku. Albo zachęć, to jest ten moment. Albo zachęć znaczy... ludzi do oglądania Disco Polo i ciebie. Zachęcam do tego, żeby sprawdzili nowy utwór, ponieważ nie jest to typowo disco polowy utwór. W tej chwili disco polo ewoluuje, więc mieszamy style muzyczne. Dzika noc to jest deep house, to jest trochę abby, to jest trochę disco polo takiego to prawdziwego, więc mam nadzieję, że to się ludziom spodoba, szczególnie w remiksach. Mam nadzieję, że też zobaczymy się w telewizji już niedługo. Też zauważcie, że te disco polo, gdzie tam są 3 akordy, to na krzyż, tak. To jest po prostu odbiega to powoli i gdzieś tam w Suwałki albo w inne gorsze miejsca, tak? Natomiast skrytykowałem swoje miasto, ale tak to mnie nie lubię, także spoko. Suwałk. O Jezu, to jest Polska? Nie wiadomo, B. Taka półpolska, nie? Tak. Bardzo ci dziękujemy, Nev. Ja wam bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie i że mogłem się wypowiedzieć w temacie, tak? Przyjemność po naszej stronie. I rozumiem, że dzisiaj widzicie się z Charlotte w Beauty. Tak, bo tak i innych też zapraszam. Będzie można razem wypić drinka i tak dalej. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. To jest historyczne wydarzenie. Aha, ale trzymaj się, do zobaczenia. Dzięki. Pa. Pięknie wyglądasz. Trzymajcie się. Pa.